Cześć, cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie w nowym vlogu. Nowy vlog, sobota. Wy to oczywiście oglądacie w niedzielę. Ja umyta, umalowana, przygotowana, ubrana. Taką śmieszną bluzę, dłuższa, krótsza. Lubię, mam jeszcze pod spodem takie coś ciepłego, bo chłodno. Ale co, szykuję się na urodziny mamy, z tym, że jeszcze chciałam skoczyć do Akrzyna, kupić jej Mikołaja. I dlatego wszystko wcześniej i szybciej Mikołaj, jeszcze jeden. Albo Jelonka, zobaczymy. Ona ma, podciągam portki, bo mi spadają. Ona ma mało takich ozdób świątecznych oprócz choinki, to myślę, że się bardzo ucieszy. Więc taki jest plan zacny. Kolczyki, koczek się rozwala. Głowę umyłam i jeszcze mam mokrą trochę i tak w koczku jest po prostu, żeby miało to ręce i nogi. Także ja się szykuję, wyjeżdżam i no i zobaczymy, czy się będą prezenty podobały. Zobaczymy, mam nadzieję, że tak. Na maskim ryneczku, mimo późnej pory, proszę, już mamy taki zmrok, świeci się, błyszczy, dzwoni, więc idę obejrzeć, co tam się będzie działo. Tak ładnie. Każde zdjęcie 20 zł. No, ale poważnie? 500, no. Ja już się wystraszyłam, bo niektórzy nie lubią, mówię, już kończę. Ale tak ładnie, super, dziękuję bardzo. Na Facebooka ale wie pan, wrzucamy, więc nam zależy na to. Ale macie wizytówkę? Nie, na Facebooku jesteśmy. To jak nazwa? Ozdoby świąteczne, nie pamiętam, zobaczymy. A, zobaczymy. To pójdzie dalej, bo pójdzie na YouTube'a. Lampki choinkowe i ozdoby świąteczne. Lampki choinkowe i ozdoby świąteczne. Fokusuj się. O, dobra. Pójdzie dalej. Dziękuję. Ja już jestem w domu, byłam w Biedronce, ale tylko po to, żeby kupić kurczaki, bo jutro ma przyjść Sylwek. Będzie ziar kurczaki. Dorota robi kurczaki, bo Dorota umi doprawić kurczaki i są zacne i będą skrzydełka i nóżki. Także działamy w miejsce. O, proszę bardzo. Kurczakowa sprawa. Ja zalewam wodę, bo... Bip. Nie. O, zupka chińska tam. Dobra, zalewam. Przed wszystkie zacne kurczaki wylądowały w miejsce i teraz Dorota przyprawia różnymi. Nie zdradzimy wam tego przepisu, bo jeszcze byście zrobili bardzo dobre i najlepsze i po co. Możecie być lepsi od nas. Nie, chociaż w czymś trzeba być najsmaczniejszy. Tak, muszę pierścionki zdjąć. Kurczaczki. Będziemy masować. Masu. Dobra, już ucinam. Właściwie mogę jeszcze zrobić, tak? Czerwone. Krz. No limits. Potem tak do mięsa to przysiąka 1/10, także tak. Nie przejmujcie się, to tylko tak wygląda. Macen. A żeśmy wyjątkowo dużo kupiłam tego. Ale dobrze, będzie na tydzień. Ja wiem, nie, bo ja wyżeram to potem. Ja też sama wyżeram. No, wyżerane jest. Cześć, cześć. Bez
Fokusa, jest fokus. Witajcie moi kochani w nowym vlogu. W sobotę mało udało się ponagrywać, dlatego będzie to vlog łączony. Mamy niedzielę. Ja trochę tutaj posprzątałam, tak żeby wizualnie wyglądało w miarę normalnie i schodzę do kuchni, gdzie mam straszliwy bałagan, ale też trzeba posprzątać, bo goście jadą. Jadą, jak to było? Ambrus. Cip, cip, gołąbki, jadą gości. Coś tam, oda do radości. No, także będziemy się gołąbkować, nie, właśnie pieczarkowo nóżkować, ale trzeba zrobić lekko porządek. Także lecę do działania, a wytrzymajcie kciuki, żeby spotkanko wyszło fajnie. A ja tutaj robię dla gościów soka. Se pojedynczo wrzucam, se pokroiłam, se wrzucam, będzie sok jabłkowy z pomarańczą, a też będzie sok z czarnego bzu, bo jeszcze jak byłam na wycieczce, to dostałam od Doroty właśnie sok z czarnego bzu i się będzie działo. A tutaj nakapujemy pychotek. Będą goście, będzie słynna kura. Trochę pieczarek wsypałam, żeby nie było. O. Widziałam, że się zrobi sosik, że pieczarki wodę puszczą. Wiedziałam, że tak będzie. Niech się robią jeszcze. Teraz dodam specjalnie jeszcze trochę pieczarek. Być pysznie. A już pachnie. Już pachnie, no. Już pachnie. Ja się już tu przygotowuję stół. Trochę wypuszczamy zapachów, bo gorąco się zrobiło. Tak. Trzeba ten, wiadomo, nie? I mamy tak. Sok z czarnego bzu. Sok z pomarańczy i z jabłek na razie. Jakby ktoś chciał zagryźć podgrzewaczem. Możemy po prostu zapalić ładnie na strojowo podgrzewacz. No, tak, tak zrobimy. Strojik jest. Tak, strojik stoi. Cukierki stoją. Sól, talerze są i pieprz. Tak. Się należy. Będziemy solić, pieprzyć. Się zgadza. Hejka. Przyszłam trochę na górę. Ciszę, poczekajcie. Przyszłam trochę na górę się umalować, bo co? Bo goście będą. Goście będą, to trzeba trochę wyglądać, a nie tylko wygotować. Także sekunda. I teraz będę nie patrzeć w lusterko, gdzie mam malowanko, tylko patrzeć na was. Od jakiejś świątecznej nawet to posprzątałyśmy, bo wiecie, jak to w tygodniu nagromadzi się, a to pudło z kalendarzami, a to jakieś tam inne dziwne rzeczy. Włosy mi się w miarę zrobiły to dobrze. Nie ma jak działanko. Słuchajcie, znajdę sobie, no tak, paletka od Glam Shopu. Glambox edycja trzecia, paleta 10 cieni do powiek, brązy po prostu, pędzelki trzymam w takim czymś, ale brązera szukam, bo jak już mam, jak już się maluję, to chociaż trochę brązerem się, a to też od was kiedyś dostałam, I Love Makeup, takiż brązer, może nie jestem jakimś ideałem brązująco kombinującym, ale pod kamerę to i tak będzie fajnie widać, bo tak na żywo to gdzieś tam człowiek wylezie, wyjdzie. Czy uzyskałam policzki princesy? Pewnie nie, ale nic to. Człowiek się będzie trochę lepiej czuł. No i w każdym razie właśnie z tej brązowej palety coś sobie pociapkam, takiego lekkiego, pędzel do cieni, taka od końcówka, zwyczajno normalna. Cień nazywa się koktajl, zaraz wam pokażę, ale jest po prostu w miarę normalnym brązem, który kładę na całą powiekę, nie udziwniając różnych innych rzeczy. To jest ta koktajlówka. Nie, nie na mnie. Na cienie.
Znaczy nie są bardzo fajne. Jeden pomarańczowy, jeden zielony. W ogóle zielony do rudych włosów. Ale tutaj o. Się malować nie umiem. Ale trzeba, to trzeba. Lubię pomarańczowy. Sobie go dam na środek. I trochę rozetrę. O. I będzie taki brąz ze z pomarańczą. No, bardzo fajnie. I co lubię robić, to mam taki stary pędzel firmy Manhattan. Ale ma taką dosyć ostrą końcówę. Teraz fokusuję ostrość, to się zdziwię, zakryje się. O. To nią się fajnie podkreśla ciemnym cieniem, który się nazywa wypieczony, tutaj pod dolnymi rzęsami. Od razu oko większe. Kiedyś się dolnej powieki nie malowało, nie? Taki były czas. Makijaż w 5 minut. Potem najprostsza rzecz ever, najprostsza. Znaczy, ale skuteczna, czyli mamy kreskę. Nieważne jak, grunt, żeby wyszło i się nie zamoczyło. Są poczernione rzęsy. Ostatnio tak władowałam do oka, że myślałam, że umrę. Dzisiaj trochę mniej. No i tuż do rzęs. Jedyny słuszny esens fioletowy. Na rzęsach to będą jeszcze poprawki. Już jako tak wygląda. Widzę, że kot przyszedł. Coś tam się skradało z tyłu. Błyszczek. Wibo. A, w zasadzie tylko kolor, którego prawie na ustach nie widać. Żebyśmy się nie zjadali. Czy żeby się nie zjadał. Wczoraj jumpreza u mamy, dzisiaj jumpreza u mnie. Zobaczymy, czy uda się Sylwestra nam mówić, żeby w mikołajowej czapce zatańczył. Mikołajowa czapka zakupiona. I tyle z takich działań. Jest opaska, jest kudło, dwa pentagramy. Umalowanko. Lecimy do przodu. Stwierdzili Australia to samo. A także... Spokojnie. Czapka cię czeka. Miałem wystąpić tak. Sam. Na razie... To będzie sama czapka. Sylwester, na razie jeszcze nie dojechałam do ciebie. Spokojnie. Już ćwiczę. Ćwicz. Ale mi to tak wiedziało, że... Szybko, nie? No, no, to już tam dwa lata się coś działo, nie? Ja miałem tak spokój. A teraz są taki, słuchaj, nie spokój, że... Na tym. Co? Teraz mam spokój, miałem wszystko pięknie poukładane w szufladach, światło
teraz łapę. No co tu to robi? Przecież to nie tego miejsce. No młotek. Skąd ja to znam? Jasna cholera. Mam małe łyżeczki w jednym pojemniku. Bo teraz tam jest wszystko. I, teraz tak, i mnie się pytano, gdzie to schowałeś? Mówię, przecież ty to pochowałaś. Szukaj teraz. U Pawła było inaczej. Tu jest inaczej. Orno, musi ja być. Czasami gdzieś... Dzisiaj mówię do niego, mówię, wiesz co, mówię, no nie wiem, sama nie wiem, gdzie co kładę, bo już mi się zaczyna mieszać. No. A, Sylwek może lody kręcił, ale mamy taki deser z ciastem od Danuty, dokładnie tak, o, fokusuję, ale ciasto wygląda mniej więcej tak. No, i deserek. Nie chcesz być sławna? Dziunia. Nigdy nie zapaliłam. Dziunia. Dziunia, pilnuję. A całą butelkę. I zębuszki. Zeznajcie. Ostatnio znalazłem zęba, mówię, o, proszę, jest. No. Może jakiś piątak. Jakby sobie czyje to? No wypadł, 20 lat mój dziecek. No matko. No ten pewnie o klamkę taki. Nie wyrywałeś nigdy o klamkę? Ja wyrywałam. Ale po 20 latach ich nie znajduję. No jak on strzelił? Nie wiadomo gdzie. No, no później... po 20 latach wesoło. Mówię tak, to do wyrzucenia? Mówię, co by ząb? Czyj to ząb? Patrz, chyba mój. Wziąłem? Oj, trzonowy. Umieram. Dobra rzecz, ale jak mi ale mam coś. Coś jeszcze kupiłam. Pomidory i. Wyborową jogurt. Otwórz tą lodówkę i sprawdź. Teraz zobaczymy lodówkę wiśniewską. Jajka, co? Wyremontujemy wam dom. A nie, o, pełna lodówka. O. Chodziło o grzybki. O, wiedziałam. Grzybki. Chodziłeś na grzyby? Chodziłam. A ja? Tak. Myśmy nawet 4 znalazły, nie? No nie może. 5 może. Nie, wyrwała tego jednego tak mocno, że... Przeżyliście w tej mafii, co napadała na grzybiarzy. Tak, o właśnie, chyba tak. Się były w tej mafii. Tak? Te gimbale wam dobyły? Tak. A kiedy ale drony? Do telefonu. Kiedy drony? Dron? Mówisz, że dron? Nie, po co? No. Jeszcze ciasta by ktoś chciał? Ciasta, kurczaczka. Kurczaczka? Bitą śmietankę, lody? Jak to mówi nasz kolega? Zupę z obiadu, wodę z obiadu. Wodzianka. Dobrze, że nie czarna polewka. Kontrolować, o. Tak, nie urywa głowy. No nie bój się, no. Taniec dla fanek musi być. No niech popatrzy. Tam masz lusterka, możesz... Chcesz drogą? Jak już masz się rozbierać, to byś zakrył. Ej, albo tak. Nie wiem jak to ułożyć, bo to nie pod moją głową. No to tu, ta, aha, tam jest większe, nie? Nie, tam jest taki jak w bejsbolówce. Południa czesałem, żeby czapką. No patrz. No. Za pola. Tak. Życie. Chodź Marku. Następny. Nie słyszałeś. Żyweczkę schowam. O, na elfa. No, włącz się. Już? No. No. I co ja mam powiedzieć? Nie wiem. Naciśnij tam. Zatańcz. Tu naciśnij i podziękuj wszystkim twoim fankom, że tak piszczą za tobą. Dziękuję wszystkim moim fankom, że tak piszczą za mną. I teraz tańcz razem z czapką. Yeah.
Naciśnij sobie na środek. Na czoło. On to sobie zabić. Ze mną nie, on nie ma na czoło. Gdzie takie czapeczki są? W Ekszonie. Gdzie? W Ekszonie. Sylwester uciekł. Słuchajcie, już wam jeszcze z torebką jestem. Już wam nie pokazywałam, ale z Sylkiem walczyliśmy z mikrofonem, OBS-em, ustawieniami i wszystkim innym. Zatańczył. Także to już na pewno zobaczycie 15 razy. Warto przywijać. A ja chciałam się z wami pożegnać. Ja jeszcze audycja, rytuał, Insta potem, także jeszcze tutaj pracy będzie. Dostałam takie piękne kolczyki od Sylwestra, mamy bardzo ładne. Jeszcze jedne, ale to wam pokażę być może w następnym vlogu. To są piękne, po prostu cudne też. Także bardzo udany dzień, bardzo udana impreza. Kurczek zjedzony, sałatki zjedzone, soczki robione na wyciskarce wypite oraz ze szczarnego bzu, także bardzo fajnie. Ja spóźniona godzinę, ale to wiecie, z internetami to tak różnie bywa, bo to i drukarka, i mikrofon, i OBS, i klawiatura, którą spaliłam nad świeczką, musiałam nową założyć. Takie tam drobnostki. Także co, buziaczkuję was, do zobaczenia, do następnego vloga.